bardzo dziękuję za to zaproszenie. Proszę Państwa, więc generalnie Śląsk okazało się, że nie tylko węglem słynie, ale też dinozaurami. I Poręba jest jednym z kilku takich miejsc, gdzie znajdujemy skamieniałości z Triasu. Te konkretnie tutaj żyły 215 milionów lat temu. Ale cieszymy się, że tutaj w Porębie troszczycie się nie tylko o te żywe zwierzęta, jak psy czy żółwie, czy te zwierzęta, które będą żyły w tej czystej wodzie, ale też pamiętacie o tych, które są ich przodkami, czyli o skamieniałościach. A w Porębie oprócz tych żółwi, o których jeszcze Tomek zaraz powie, bo on je cały czas bada razem z panią doktor Justyną Słowiak-Markowiną, z doktorem Rafałem Piechowskim, z doktorem Dawidem Drużdżem, jeszcze w te badania tych tutaj form kopalnych był zaangażowany doktor Grzegorz Niedźwiecki i Robert Bronowicz. No jak widzą Państwo, dużo osób bada te żółwie, a jeszcze nie zostały opisane dinozaury z Poręby, nie mają swojej nazwy, myślę, że może będzie trochę prostsza, i też nie mają swojej nazwy gady pancerne, które znajdujemy. Natomiast chciałem bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi Ryszardowi Spyrze, który nas tutaj bardzo wspiera i rzeczywiście od początku tych wykopalisk, czyli od 2008 roku, czuliśmy tutaj taki bardzo dobry klimat, że możemy tutaj działać i te skamieniałości wykopywać, cały czas je wykopujemy. Nowe znajdujemy, proszę Państwa, na budowie obwodnicy, gdzie też mamy wsparcie i mogę się pochwalić już teraz, tak zapowiedzieć, że znaleźliśmy kości smoka wawelskiego tutaj w Porębie. Także żyły tu też smoki, smok wawelski tutaj też żył. Też jest z nami ksiądz proboszcz z Poręby i też u niego kiedyś nocowaliśmy, więc też bardzo dziękujemy za to przyjęcie. No i proszę Państwa, pierwszy raz zdarzyło się coś takiego, że wynik naszej pracy paleontologów został tak uhonorowany, że instytucja miejska oczyszczalnia ścieków będzie miała nazwę żółwia. Także bardzo panie prezesie dziękujemy za to. I może Tomek w kilku słowach powie o tym żółwiu jeszcze. Szanowni Państwo, znajdujemy się tutaj teraz w miejscu ważnej inicjatywy, ważnej inwestycji, gdzie splata się tak naprawdę przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, bo przecież to, co tutaj zostało stworzone dzięki inicjatywie wielu na pewno osób, nie tylko ma znaczenie dla teraźniejszości, ale też to jest inwestycja w przyszłość. My jako paleontolodzy oczywiście patrzymy dosyć daleko w przeszłość. Te osady, które tutaj mamy w Porębie, są datowane na około 215 milionów lat temu, więc dosyć dawno. Natomiast, no jak się okazuje, właśnie Zagłębie, całe województwo śląskie, całe tak naprawdę południe naszego kraju jest zaskakująco bogate w miejsca, w których możemy znaleźć właśnie świadectwa bytności pradawnych zwierząt. Postanowiliśmy nazwać tego żółwia tutaj z Poręby Proterochrysis porębensis, co można przetłumaczyć jako pierwotny żółw z Poręby albo pierwszy żółw z Poręby. No bo tutaj, jak słyszałem, są też plany, żeby sprowadzić następne żółwie, żółwie błotne, co oczywiście jest również bardzo godną pochwały inicjatywą i mam nadzieję, że to się uda i że stan tutaj żółwiowy się niedługo poprawi. Żółwie z Poręby są bardzo ciekawymi zwierzętami, ponieważ reprezentują jedne z najstarszych i takich najbardziej pierwotnych żółwi kopalnych, jakie znamy z całego świata. I dzięki temu, że mamy bardzo liczne okazy, jesteśmy w stanie bardzo dużo powiedzieć i w zasadzie zredefiniować ewolucję tych zwierząt. Więc tak naprawdę dzięki temu stanowisku jesteśmy w stanie rozsławić Porębę na cały świat. Jest już wiele publikacji na temat naszych znalezisk, kolejne są w przygotowaniu, więc oczywiście ta nazwa zarówno tutaj, Proterochrysis porębensis, jak i w literaturze naukowej będzie powtarzana i będzie uwieczniona w literaturze naukowej na wieki. Dziękuję bardzo.